Jest już wiosna i świat zaczyna się cudownie zielenić. Ale bywa jeszcze chłodno. Może dlatego pierwsze pąki ubrane są w zimowe futerka. Gdy kończy się zima, wszystkimi zmysłami tęsknimy za zielenią. I przede wszystkim nasz zmysł smaku i wzroku potrzebuje zieleni, dlatego gości ona również w naszej kuchni. Rzeżucha. Doskonała nie tylko jako dywanik pod wielkanocnego baranka, ale jako źródło witamin i mikroelementów. Przygotujemy dzisiaj lasi z rzeżuchą i z zieloną pietruszką. I do tego ziemniaki gotowane na parze z dodatkiem rzeżuchy, wędzonego sera i masełka. Po pierwsze, musimy ugotować ziemniaki. Ja nie lubię młodych ziemniaków o tej porze roku, dlatego że one są bardzo mocno nawożone chemią. Wolę te zeszłoroczne, ale gotuję je na parze. One wtedy nie są takie sypkie, mączne, tylko właśnie przypominają bardziej świeże ziemniaki. Kroimy ziemniaki na małe kawałki i wrzucamy je do garnka wypełnionego wodą, w którym znajduje się sitko do parowania. Ziemniaki muszą się teraz zagotować, a ziemniaki na parze gotują się krócej, około 15 minut, a my teraz przygotujemy lassi. Hindusi do przygotowania lassi używają jogurtu, wody i soku z cytryny, a my dokonaliśmy pewnej modyfikacji. Użyjemy kefiru, który jest bardziej wodnisty od hinduskiego jogurtu. A równie zdrowy. No i oczywiście rzeżucha. Rzeżucha hodowana w takim naczynku nie ma brzydkiego zapachu. Naprawdę nie czuć jej wcale w mieszkaniu. Ty mówisz o tych czasach, kiedy na wacie hodowało się albo na ligninie rzeżuchę i rzeczywiście ona w połączeniu z tą wiskozą dawała taki nieprzyjemny zapach. Teraz rzeżuchę wrzucamy do miseczki. Trochę fryzjerskiej roboty. Tak. Damy połowę, czy myślisz, że całe? Całe. Dobrze, całą. Mamy dużo rzeżuchy, także spokojnie. Rzeżucha ma rewelacyjne właściwości. Jest używana bardzo często do detoksyfikacji organizmu. Poza tym przepięknie odżywia nasze paznokcie, włosy. Jest rewelacyjna na wiosnę, wtedy właśnie, kiedy potrzebujemy witamin i mikroelementów. Nie wiem, czy wypada o tym powiedzieć, ale w medycynie ludowej była używana do zwalczania pasożytów. Teraz dodamy jeszcze pietruszkę ze względu na obecność witaminy C. Nie trzeba tego dokładnie kroić, ponieważ za chwileczkę to zmiksujemy. Wsypujemy odrobinę soli. I dodajemy kefir. Jeszcze odrobina pieprzu czarnego. I zaraz będziemy miksować. Lassi zaczyna nabierać pięknego pistacjowego koloru. Mamy już zrobione. Możemy je wlać do szklanek. Lassi gotowe, odstawiamy je na bok. Ziemniaki już się prawie ugotowały. To teraz czas na przygotowanie twarożku. Tutaj mamy taki wiejski serek. Wiejski serek. On ma odrobinę soli, dlatego możemy dodać tylko szczyptę już. I wkrajamy do niego rzeżuchę. Ta rzeżucha będzie bardzo drobno pocięta, ponieważ nie będziemy jej miksować. Tak. Strzyżenie rzeżuchy powoli dobiega końca. Miseczka się wypełnia. Dodajemy jeszcze trochę pieprzu. Trochę, a może trochę więcej? No trochę więcej. Ziemniaki są delikatne, ale gotowane na parze zachowały wszelkie sole mineralne. Ziemniaki już są gotowe. Łyżka. Teraz to trzeba zamieszać. O, już mamy twarożek pomieszany. Teraz trzeba utrzeć wędzony żółty ser. Wędzony ser doda bardzo fajnego aromatu ziemniakom, zwłaszcza jak połączymy to wszystko z odrobiną masła. Ziemniaki już ugotowane. Wyłożę je do miski. I teraz, póki ziemniaki gorące, dodamy masła, żeby się ładnie rozpuściło. Szczyptę soli, ponieważ ziemniaki gotowane na parze soli nie mają. I zaraz wrzucimy ser, ale najpierw rozmieszam ziemniaczki z masłem. Okay. O, i teraz możemy dodać utarty wędzony ser.
On się też bardzo fajnie rozpuści i nada takiego delikatnego, fajnego aromatu wędzonki. Pora zacząć serwować nasz posiłek. Nasza kuchnia wiosenna jest bardzo zielona, nie może w niej zabraknąć sałaty. Ta sałata może akurat do końca nie jest zielona, ale jest pyszna i chrupiąca. Układamy jej liście na talerzu. Ja w tym czasie pokroję ser pleśniowy w kostkę, ponieważ zaraz ułożymy go na sałacie. Tak porozkładamy, żeby było ładnie i kolorowo. Okay. Resztę sałaty skrupiemy potem. To teraz ser układamy na obrzeżach sałaty, ponieważ na samym środku położymy ziemniaki i twarożek. Oprócz sera na sałacie wyląduje jeszcze gruszka z octu, którą kroimy w plasterki. Układamy plastry gruszki na brzegu sałaty. Jola dokłada jeszcze kawałki sera. O, już ułożone. I teraz na samym środku, na liściach sałaty, układamy pachnące ziemniaczki. Tutaj serek trochę się ciągnące ciągnie, ziemniaczki. Tak. To zostanie na potem. Tak. Całość ozdabiamy twarożkiem z rzeżuchą. Sałatę z gruszką i serem pleśniowym skrapiamy delikatnie olejem sezamowym. A tu jeszcze nam został pojemnik rzeżuchy do kolejnych eksperymentów kulinarnych. Zachęcamy do hodowania rzeżuchy. U nas gości ona przez cały rok. A teraz zabieramy się za konsumpcję naszego energetycznego, wysokobiałkowego posiłku. Takie jedzenie jest genialne, żeby odzyskać siły po zimie i nabrać energii przed latem. Na zdrowie. Na zdrowie.